17 listopada 1796 roku umarła Katarzyna II. Tron objął Paweł I Romanow, który nie lubił Katarzyny II, który uwolnił wielu powstańców kościuszkowskich. Wśród nich był sam Tadeusz Kościuszko, który po złożeniu przysięgi wierności otrzymał 12 tysięcy rubli i mógł swobodnie opuścić Rosję. Paweł I Romanow zaprosił Poniatowskiego do Petersburga. Poniatowski przybył 10 marca i zamieszkał w Pałacu Marmurowym, rezydencji wzniesionej dla jednego z faworytów Katarzyny II, Grigorija Orłowa, który tak naprawdę nigdy w tym pałacu nie mieszkał. Poniatowski uczestniczy w petersburskim życiu dworskim i tu umiera 12 lutego 1798 roku po wypiciu zawartości filiżanki. Przyczyną śmierci był atak apoplektyczny. Pochowany został w kościele świętej Katarzyny w Petersburgu. Jego sarkofag znajdował się aż do zamknięcia świątyni w 1938 roku. W 1798 roku Napoleon Bonaparte wyrusza do Egiptu, po drodze zdobywa Maltę, likwidując państewko zakonu kawalerów maltańskich, i wydawałoby się to błahe wydarzenie, miało olbrzymie skutki. Dlaczego? Bowiem gorącym sympatykiem tego zakonu był ówczesny car rosyjski, Paweł I, który, mimo że był prawosławny, wspierał ten zakon i oburzony tym faktem postanowił przyłączyć się do wojny z rewolucyjną Francji. I w roku następnym, w 1799, doszło do zawarcia układu między Austrią, Rosją i Anglią. Na mocy tego układu kilkadziesiąt tysięcy rosyjskich żołnierzy, na czele których stał Suworow, ten sam, który pacyfikował Pragę podczas powstania kościuszkowskiego, ruszyło do Europy Zachodniej bić się z Francją u boku Austrii. Wojska Suworowa docierają do Włoch, razem z Austriakami odnoszą szereg sukcesów i to, co w dużej mierze pomogło Francji przetrwać ten trudny moment, to był konflikt między Suworowem a austriackimi oficerami. Tak o tym pisał Marian Kukiel. Od dalszych klęsk ocaliły Francję tarcia wśród sprzymierzonych. Nienawiść Suworowa do sztabowców austriackich i wzajemna Austriaków do tego cudaka, z którym zrozumieć się nie byli w stanie, a który udawał wariata, ale był też w pewnym stanie rozstroju psychicznego. Skłócony z Austriakami, Suworow podejmuje działania wojenne w Szwajcarii, ale próba wyparcia ze Szwajcarii Francuzów przez Suworowa i generała Korsakowa kończy się klęską. Paweł I uważał, że niepowodzenie Suworowa wynika z braku właśnie jego wsparcia działań wojennych przez Austriaków. Oburzony tą sytuacją nakazuje Rosjanom powrót do kraju. Wycofanie się armii rosyjskiej ułatwiło Francuzom zatrzymanie przeciwników na froncie. W 1801 roku został zamordowany car Paweł I. Po zamordowaniu... Zamach na życie cara był dziełem spisku. W tym spisku dominującą rolę odgrywały takie postacie jak Platon Zubow, dawny kochanek Katarzyny II, czy Peter Ludwig von der Palen, czy generał Lewin August von Bennigsen. Spiskowcy wdarli się w nocy do sypialni cara. Car ukrył się za parawanem. Tu został znaleziony. Chciano go zmusić, aby podpisał akt abdykacji na rzecz Aleksandra, który wiedział o wszystkim i czekał na wynik działań spiskowców. Car odmówił. Wówczas przywódcy spisku opuścili pokój. Pozostali uczestnicy zamachu zamordowali cara. Są różne racje, jaki był przebieg tego wydarzenia. Według jednej z nich car został uduszony przez kapitana Jakowa z Kariatina. Adam Jerzy Czartoryski tak pisał o tym, co wydarzyło się później. Tymczasem wykrzykiwaną nowinę "nie ma już Pawła" usłyszała cała reszta spóźnionych spiskowców. Upija ich to potworną radością, pozbawiając wszelkich uczuć przyzwoitości i godności. Rozpierzchają się z hałasem po korytarzach i salach zamku,
przechwalając się wzajemnie swymi rzekomymi wyczynami. Wielu zaś znajduje sposób, by dokończyć rozpoczętego podczas kolacji pijaństwa. Wdzierają się do dworskich piwnic, opijając śmierć tego, którego już nie ma wśród żywych. Po zamordowaniu Pawła I carem został Aleksander I. Drodzy widzowie i słuchacze, przypominam, że informacje o kolejnych wydarzeniach dnia znajdziecie na moich profilach na portalach społecznościowych Facebook i Twitter, użytkownik Bażanin 1768. Polecam również Państwa uwadze mój profil na portalu Patronite, użytkownik Bażanin. Pozdrawiam serdecznie.